Kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Zabawa w chowanego. Pewnego dnia kotki postanowiły pobawić się w chowanego. Można chować się wszędzie oprócz piwnicy, dobrze? Zgoda, zaczynamy. Kto pierwszy szuka? Ja zdecydowanie nie chcę. Ja też nie. To był ciężki dzień. Tatusiu, pobaw się z nami w chowanego. Tak, pobaw się z nami. Ślicznie prosimy, tatusiu, pobaw się. Ale no dobrze, pobawię się. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobrze, chowajcie się, dzieci, bo już was szukam. Kogo my tu mamy? Znalazłem piankę. A tu chowa się budyń. Patrzcie, to krakers. Jeszcze raz. Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, zaczynam szukać. Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, zaczynam szukać. Dzień dobry, babciu. Tatuś jest zbyt zmęczony, żeby się bawić. Możemy się zamienić? Wy w trójkę szukacie, a ja się schowam. Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, szukamy! Sprawdźmy za kanapą. Pewnie tam się schował. Nie. Może schował się w szafie. Tu też go nie ma. Ma rację, tu go nie ma. Kotki szukały wszędzie, ale nigdzie nie mogły znaleźć tatusia. Może tatuś zgłodniał i schował się w lodówce. Ale tatuś by zamarzł, gdyby tak długo tam siedział. Może schował się w pralce. Mamusia właśnie robi pranie. Mamusiu, nie włączaj pralki! Bo może tatuś tam się schował? Spokojnie, moje kotki. Zapewniam was, że pralka była pusta, gdy wkładałam pranie. I co teraz? Tutaj też go nie ma. Bawimy się w chowanego, ale nie możemy znaleźć tatusia. A może tata jest w piwnicy? Przecież ustaliliśmy, że nie można się chować w piwnicy. Ale zapomnieliśmy mu o tym powiedzieć, zanim zaczęliśmy. Tatusiu! Przepraszam, chyba mi się przysnęło. O, Ryty, pewnie byłeś zmęczony po całym dniu pracy. Ojej, żadne z nas o tym nie pomyślało. Rzeczywiście, zaczepiliśmy go, gdy tylko wszedł do domu. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Musimy mu powiedzieć, żeby najpierw odpoczął, a potem się z nami pobawił. Tatusiu, a może chcesz jeszcze trochę poleżeć na kanapie? W sumie już się zdrzemnąłem i teraz mogę się z wami bawić. Super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Mamusia szuka! No dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, mamusia zaczyna szukać. Kotki świetnie bawiły się w chowanego, bo wszyscy byli wypoczęci i w nastroju do zabawy. Mistrzostwa. Tylko kilka dni zostało do wielkiego meczu. Już niedługo stadion zaleje fala kibiców. O, właśnie przyjechała nasza drużyna i ich wspaniały kapitan. My też pójdziemy na stadion? Pewnie, moje kotki, bo właśnie tak należy wspierać drużynę. O,
Właśnie miałem zadzwonić i zarezerwować dla nas bilety. Będziemy oglądać mecz na stadionie jak prawdziwi kibice. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Nasza drużyna wygra! A po wygranym meczu będziemy jechać i machać ich flagami. Nie! Nie! O nie! O, co się stało, kochanie? Nie ma już żadnych biletów. Wszystkie miejsca wyprzedane. Wszystko przepadło. To przecież nic takiego, mój drogi. Jakoś to przeżyjemy. Możemy obejrzeć mecz w telewizji. No chodź, kochanie, zrobię ci dobrej herbatki. Biedny tatuś jest takim smutnym kibicem. Strasznie mi go szkoda. Uwaga, kibice! Zaczynamy konkurs na najlepszą sztuczkę z piłką. Zwycięzca otrzyma oficjalną piłkę drużyny z rąk samego kapitana. Hej, musimy wygrać tę piłkę. To by pocieszyło naszego tatę. Będę odbijał tę piłkę głową 100 razy. Raz, dwa, trzy. Chwilunia. Jeszcze raz spróbuję. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Dobra, chyba jednak nie odbiję jej 100 razy. Ale może mógłbyś zrobić jeden strzał, ale taki super świetny. Hej, tu Crackers. Kopnę tę piłkę wprost przez te drzwi. A ona zjedzie po ślizgawce z drugiej strony. Dobra, próbuj. Auć! Auć! Chyba jednak nie dam rady. Słuchajcie, mam świetny pomysł, ale potrzebujemy pomocy naszych przyjaciół. Przyjaciele kotków zgodzili się pomóc przy sztuczce z piłką. Gotowi? Tak! Dobrze, do dzieła! Gol! Gotowe! Teraz wyślemy nasz filmik na konkurs. Następnego dnia ogłoszono zwycięzców konkursu. Zwycięzcą naszego konkursu jest... Kot artysta! Za kreatywne podejście do piłki. Otrzyma piłkę drużyny z rąk kapitana. Chcemy też wyróżnić inne wspaniałe nagranie od kotociaków i ich przyjaciół. Nie wierzę! Pokazują nasz filmik! A w nagrodę te przemiłe kotki i ich rodzice otrzymują bilety na mistrzowski mecz! Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Stadion jest wypełniony po brzegi, a nasza drużyna wygrywa 2-0! Kopnięcie kapitana, piłka szybuje w niebo i ląduje w rękach szczęśliwca na trybunie! Oglądanie meczu i kibicowanie swojej drużynie na stadionie jest wspaniałą zabawą. Zwłaszcza z całą rodziną. Klaunowanie Borysa. Pewnego dnia kotki rozmawiały o tym, kim zostaną, kiedy dorosną. Ja jak dorosnę będę kapitanem statku. A ja znaną pianistką. A ja będę naukowcem. A ja chcę być klaunem. Borys, ty chcesz być klaunem? Nie jesteś zbyt zabawny. Klauni nie są zabawni w prawdziwym życiu. Dopiero stają się śmieszni, kiedy wychodzą na scenę. Ale ty nigdy nie występowałeś. Masz rację, więc zacznę od razu. Wymyślę coś śmiesznego i zaproszę was na mój występ. Wszyscy będą się śmiać. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Ale w domu kotki zaczęły się jednak martwić o Borysa. A
co, jeśli jego występ nie będzie śmieszny? Będzie mu przykro, jeśli nikt się nie zaśmieje. Wymkniemy się i będziemy wszystkich łaskotać po łapkach. To się nie uda. Kiedy coś jest śmieszne, śmiejemy się wszyscy naraz. No to możemy włączyć nagranie podczas występu. Raczej dziwnie będzie słyszeć śmiech, kiedy nikt z nas nie będzie się śmiał. A może pomożecie Porysowi coś wymyślić? Przyjaciele powinni sobie pomagać. I kotki poszły pomóc Borysowi w występie. O, dziękuję, że przyszliście. Kostium jest prawie gotowy, ale nadal nie wiem, co zaprezentować. Możemy ci pomóc. Wszyscy się śmieją, na przykład, gdy ktoś się przewróci. Popatrz na to. Wyrzucisz skórkę od banana, wejdziesz na nią i upadniesz. No spróbuj, dasz radę. Bycie klaunem to raczej nie jest zajęcie dla ciebie. Wszyscy się śmieją, gdy słyszą śmieszną piosenkę. Zaśpiewaj coś takiego. La la la, la la la. Śmieszne piosenki mają śmieszne słowa. Ale ja nie znam żadnej śmiesznej piosenki. Haha, mam coś lepszego. To pewniak, ciasto na twarzy. Musisz tylko spokojnie stać, ja zrobię resztę. Gotowy? Nie. Zmarnowałeś naprawdę pyszne ciasto. Tak, widzę i to nawet wcale nie było śmieszne. To moja wina. Nie jestem zabawny. Nigdy nie zostanę klaunem. Borys, jesteś zabawny. To było świetne. Jestem? A wcale nie próbowałem. To samo jakoś się tak stało. Wiesz co? Masz jednak naturalny talent do bycia klaunem. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Kotki wymyśliły więc występ, który pokazał naturalny talent Borysa. Właśnie kotki przekonały się, że talent nie zawsze jest od razu widoczny. Czasem bywa odkryty zupełnie przypadkowo. Tenis z tatusiem. Pewnego dnia mama rozmawiała z kimś przez telefon. Aha, dobrze. O, brzmi naprawdę świetnie. To kiedy chcecie grać? Dobrze, w takim razie do zobaczenia. A w co zamierzasz grać, kochanie? Ty i ja rozegramy razem debla. Tenisa z rodzicami Lukra. Wow, prawdziwy mecz tenisowy? Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Spokojnie, kotki. Przecież wiesz, że kiepski ze mnie gracz. Nie szkodzi, kochanie. Poćwiczę z tobą. To tylko kilka setów. Jeden set, dobrze. Jestem trochę zajęty. No dobrze, tylko jeden set. Idę na siłownię. Muszę być jutro w dobrej formie. Przegramy, choćby nie wiem co. To będzie moja wina. Nie martw się, tatusiu. Masz bardzo dużo czasu, żeby poćwiczyć. Właśnie, pomożemy ci, tatku. Ogródek okazał się idealnym miejscem. Klucz do gry w debla to nie wchodzić w drogę partnerowi i odbijać piłkę. Tatusiu, udawaj, że te wszystkie rzeczy to mamusia. I trzymaj się od nich z daleka.
To jest mamusia? Dobrze. No, przepraszam, kochanie. O, przepraszam. O, oj, to niechcący. O! Chwila, czekajcie. Co się dzieje? Tato nie trafił jeszcze ani razu. Jest zbyt powolny, by do nich dobiec. Będzie szybszy, jeśli założymy mu rolki. No przecież ja nie mam pojęcia, jak na nich jeździć. Dopiero bym wchodził wszystkim w drogę. A może stój w jednym miejscu i czekaj, aż piłka sama przyleci. Wtedy nikomu nie będziesz przeszkadzał. A jeśli piłka sama nie przyleci, to wtedy mama będzie grała jakby sama. Tego właśnie się obawiam. Nie jestem najlepszy w tenisa. Na poprawę humoru tata zaprosił wszystkich na herbatkę i swoje popisowe ciasto. Może i nie jesteś najlepszym tenisistą, ale robisz najlepsze desery na całym świecie. Właśnie! I są przepiękne! Patrzcie na lukier! Nauka pieczenia wymaga sporo ćwiczeń. Najpierw są podstawy, jak ubijanie kremu. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Wiem, jak nauczyć tatusia grać w tenisa. Myślałem, że już skończyliśmy z tym tenisem. Tatusiu, nic się nie martw. Tym razem będzie dużo lepiej. W tenisie, tak jak we wszystkim, najlepiej zacząć od podstaw, żeby z czasem dojść do perfekcji. No, sąsiedzi, może i wygraliśmy, ale graliście naprawdę fantastycznie. Jestem zaskoczony. Tak, grałeś dziś wspaniale, kochanie. Szkoda, że to już koniec. Zagrałabym jeszcze kilka setów. Ha, mam czas aż do wieczora. Możemy nawet zagrać 10 setów. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Tak oto proste ćwiczenia pomogły tacie uwierzyć w siebie. Bo czasem wystarczy naprawdę mocno się postawić. Wyścigi. Pewnego dnia kotki przyniosły na podwórko zdalnie sterowane autka. A teraz auto numer jeden, gaz do dechy, omija wszystkie przeszkody. Powinniśmy zbudować na podwórku własny tor wyścigowy. Żebyśmy mogli się ścigać? Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Ale ja też chcę wziąć udział w wyścigach. A wiesz chociaż jak sterować tymi autami? No nie, ale chętnie się nauczę, mogę? Niech będzie. Tym kierujesz autko do przodu. Ten przycisk to wsteczny. A tym sterujesz, żeby koła skręcały. A, wydaje się proste. Nie tędy! Nie stój! Spróbuję cofnąć. Dobra, chyba zaczynam rozumieć. Którędy ty jedziesz? Wracaj, wsteczny! I to by było na tyle. Wszyscy wiedzą, że dziewczyny nie potrafią porządnie jeździć. Nie są wystarczająco szybkie. Ale chociaż potrafią pchać wózki, to już coś. O, tutaj damy ostry zakręt. A tu możemy zbudować rampę. Udowodnię im, że dziewczyny są tak samo dobre w wyścigach jak chłopaki. Bianka znalazła pilota, który steruje mechaniczną rybą. Świetnie, teraz muszę trochę poćwiczyć. Dziękuję, tatusiu. O!
To chyba tatusia. Auć! No nie! Nie tędy! Stój, stój, stój! Poczekaj! Zatrzymaj się! Stój! Jednak chłopcy naprawdę lepiej prowadzą auta niż dziewczyny. Co? Chłopcy? Ależ to nieprawda. Jeździć szybko nie znaczy jeździć dobrze. Kiedy jadę z supermarketu do domu, staram się omijać wszystkie dziury i dołki i skręcam łagodnie, bo nie chcę, żeby zakupy mi się rozsypały. Dziękuję, już wiem, co zrobię. Pianka kierowała rybą tak delikatnie, żeby jej lalka była bezpieczna. Gotowi do wyścigu? A to co, sardynko, mobil? Pianka, kierowca, sardynek. No już, Pianko, szybciej. Ruszaj płetwami. Kierowcy, odpalcie silnik i start. Ej, niemożliwe! Ryba jest pierwsza na mecie! Jest pierwsza, środkowa i ostatnia. Pianka wygrała, a my przegraliśmy! Wygląda na to, że dziewczyny też potrafią być dobrymi kierowcami. A skoro wygrałam, teraz to wy popchacie mój wózek z lalkami. Tylko bardzo proszę ostrożnie. Okazuje się, że kierowanie autem nie tyle szybko, ile ostrożnie pomaga wygrać wyścig. Nieważne, czy małym autem, czy dużym. Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska, Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec. Zgranie Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pątek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Beata Jankowska-Cimas i inni.